kupcio u lekarza. Kupcio chlupcio się przeziębił, więc mama umówiła go do lekarza. Mamusiu, jak mi gardło boli i wciąż kicham, chcę spać. Synku, przemówiłeś się chyba, muszę umówić cię na wizytę do lekarza. Ja nie chcę iść do lekarza. Synku, gdzie jesteś? Musimy wychodzić już. A psik! O, tu się skryłeś, za kanapą. Synku, nie bój się, doktor Bazyleusz nie zrobi ci krzywdy. Będzie miły jak zawsze. Na pewno znajdzie jakiś sposób, byś poczuł się lepiej. Boję się, że doktor zrobi mi zastrzyk wielką igłą i każe pić gorzkie syropy. Fuj! Skoro więc nie udało mi się ukryć, może schowam rower, pomyślał. Nie będzie roweru, nie pojedziemy na wizytę. Ale mama jakby czytała w myślach Tubcia. Synku, jedziemy na wizytę samochodem. Nie sądzę, by przejażdżka rowerem dobrze ci zrobiła. Chodź, jedziemy, syneczku. W przychodni doktor Bazyleusz przywitał pacjentów szerokim uśmiechem. Dzień dobry, kogo badamy? Mojego misia, proszę przebadać. W porządku, w takim razie sprawdzę, jak się czuje mama i miś. Droga mamo, proszę szeroko otworzyć buzię. Brawo, jest pani bardzo dzielna. A teraz przebadam misia. Teraz twoja kolej, misiu. Nie musisz się niczego bać. Tylko się troszkę połaskoczę. Lekarz położył misia na leżance i go bada. Tu przepotrzeł. Tubcio, twoja mama i miś byli ci bardzo dzielni. Dostaną w nagrodę truskawkowe lizaki. Jak fajnie! To nagroda dla dzielnych pacjentów, takich, którzy zostali przebadani przez lekarza. Strach opuścił Tubcia. Proszę mnie przebadać, już się nie boję. Otwórz szeroko buzię, Tubciu. Jeszcze zajrzę ci do uszka. Już wszystko wiem. Jesteś przeziębiony i masz zaczerwienione gardło. Przepiszę ci syrop, byś szybciej wyzdrowiał. Ale on będzie gorzki. Och, znam taki jeden, słodki jak maliny. Dziękuję, doktorze. Popatrz, misiu, nie trzeba bać się lekarza. Proszę tu lizaka. Byłeś bardzo dzielnym pacjentem. Dziękuję, doktorze. Mamusiu, możemy już wracać do domu? Chcę szybko wziąć syrop, by lepiej się poczuć i móc jeździć na rowerze. Oczywiście, synku. Wyzdrowiejesz za parę dni i wrócisz do ulubionych zabaw. Koniec.